Przechodzimy do pierwszej rozmowy. Na początek naszym gościem Michał Marek, pan doktor. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A do tego od razu przejdziemy. A do tego prezes Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, żeby wszystko było jasne. Panie doktorze, patrzymy na linię frontu. Na Ukrainie teraz się nie porusza, chociaż informacji z linii frontu jest dużo. Na początek te ostrzały ukraińskie przez system HIMARS prowadzone, w których ginie kilkuset, już drugi taki atak zdaniem mediów, gdzie zginęło kilkuset rosyjskich żołnierzy. O czym to świadczy? O niefrasobliwości rosyjskich dowódców, o braku jakiegokolwiek poszanowania dla życia tych zmobilizowanych jednostek? Jak do tego dochodzi, że Ukraińcy tak łatwo mogą i tak skutecznie razić jednostki rosyjskie? Przede wszystkim jest to pewnego rodzaju brak świadomości, może nie tyle brak świadomości, co ignorowanie pewnych zasad bezpieczeństwa. Trudno nazwać to brawurą, raczej właśnie ignorowanie zasad bezpieczeństwa, niekompetencja. I mówiąc wprost, jeżeli tego rodzaju czynnik połączymy z tym czynnikiem dotyczącym zdolności sił zbrojnych Ukrainy do przeprowadzenia takich ataków, no to taki koniec końców mamy efekt. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rosjanie dzięki swojej niefrasobliwości tracą w jednym miejscu poważną ilość żołnierzy i oby, szczerze mówiąc, oby takiej sytuacji było jak najwięcej, gdyż dzięki temu Ukraińcy będą mogli niwelować straty jeszcze poza swoje potencjalne straty jeszcze daleko od frontu. Panie doktorze, te ataki nie tylko były elementem militarnym, nie tylko wpłynęły na pewno na sytuację na liniach frontu, ale przedostały się także do rosyjskiej infosfery i wywołały burzę wśród blogerów, no nie wśród oficjalnych mediów, no ale ci także prokremlowscy, nacjonalistyczni blogerzy także poczuli się w obowiązku, żeby jakoś się do tej sytuacji odnieść. Oczywiście. Tutaj oficjalne źródła propagandowe również tą kwestię komentowały. To było wydarzenie, które wymusiło na Kremlu i na rosyjskich mediach odpowiednią reakcję. No Rosjanie w klasyczny, charakterystyczny dla siebie sposób oczywiście poinformowali o danym zjawisku, przy czym zaniżyli straty, tutaj informując tylko o około 60 zabitych. No jest można być pewnym, że te straty były zdecydowanie większe. No Rosjanie starają się oczywiście tuszować swoje błędy, swoją niekompetencję, tuszować problemy na froncie, ale pewnych kwestii, takich jak właśnie ta całkowicie zatuszować nie mogą. Więc jedyne co, to mogą ograniczyć jakby skutki negatywne, czyli zaniżać ilość strat, a z drugiej strony przedstawiać dane wydarzenie, wykorzystać dane wydarzenie do deprecjonowania obrazu Ukrainy, czyli w tym przypadku skoncentrowano się na tym, aby pokazać Ukraińców jako siłę, która bez honoru, absolutnie niezgodnie z obyczajem dokonała ostrzału bawiących się w sylwestrową noc rosyjskich żołnierzy. Tak więc to jest jeden oczywiście z tych przekazów raczej o charakterze dosyć prymitywnym. Z drugiej strony Rosjanie skoncentrowali się na tym, aby akcentować to, że do danego ataku doszło przy użyciu broni amerykańskiej, czyli tu odświeżono, wykorzystano dane wydarzenie do wzmocnienia tej narracji o wojnie na Ukrainie jako wojnie pomiędzy NATO i Rosją, czyli nie tyle sami Ukraińcy są w stanie tutaj dokonać ataków na rosyjskich żołnierzy, co właśnie to jest efekt pomocy ze strony NATO, więc tutaj z jednej strony można wskazywać, że Ukraińcy sami nie są w stanie bronić się, nie są w stanie tutaj zadawać ciosów w stronie rosyjskiej, tylko jest to oczywiście kwestia NATO i tu można, te przekazy odniesiono do wystąpienia, do orędzia Putina, który właśnie zaznaczył wówczas, że to praktycznie wojna właśnie z NATO, to NATO jest tą stroną agresywną. Więc tutaj mamy, Rosjanie starają się zawsze łączyć, wykorzystywać pewne wydarzenia do odświeżania, wzmacniania narracji wcześniejszych. To nie jest tak, że Rosjanie milczą na temat takich wydarzeń, tylko starają się je odpowiednio dostosowywać do bieżących potrzeb. A z drugiej strony jest tak, że kiedy ginie, wydaje się, że mamy jeden jest pewny atak, drugie to są nowsze informacje, ale też atak miał mieć miejsce w nowym roku, czy możemy mówić, że doszło do przynajmniej dwóch skutecznych uderzeń ukraińskich na koszary czy inne miejsca, gdzie byli zlokowani rosyjscy żołnierze, w wyniku których zginęło kilkuset, czy może nawet więcej żołnierzy rosyjskich?
Możemy przypuszczać, że takich uderzeń zdecydowanie było więcej, przy czym kolejne były może mniej efektywne i mniej efektowne, dlatego przede wszystkim mówimy o tym jednym właśnie w szkole w Makijewce, a drugi jest troszeczkę rzeczą mniej pewną, a kolejne uderzenia, no pamiętajmy też, że Rosjanie mimo wszystko posiadają obronę przeciwrakietową i tutaj niektóre uderzenia mogły zostać częściowo chociaż zneutralizowane, ale na pewno nie mamy do czynienia z jednym uderzeniem, tylko raczej z całą serią i nie jest to pierwszy tego rodzaju atak. Tutaj strona ukraińska wielokrotnie, chociażby na kierunku chersońskim, jeszcze przed wyzwoleniem Chersonia, takie wydarzenia, takie tego rodzaju działania były prowadzone. To nie jest żadne nowum. To panie doktorze, jeszcze dwa słowa o tym, jak w ogóle rosyjska propaganda, rosyjskie media szykowały opinię publiczną w Rosji na ten nowy rok, na to, co się wydarzy w tym roku, czy w ogóle przygotowywano opinię publiczną w Rosji do jakiejś formy zakończenia tego konfliktu, obiecywano, że to będzie ostatni rok wojenny. Jak się, z jakimi słowami się posługiwała rosyjska propaganda? Raczej nie tyle akcentuje się to, że będą mieć Rosjanie do czynienia z ostatnim rokiem wojny, lecz raczej przekazy koncentrowane są, jakby ukierunkowywane są w tą stronę, aby motywować Rosjan do dalszego wysiłku, aby przygotowywać ich na to, że kolejny rok też będzie ciężki, ale że dzięki, można powiedzieć, temu wysiłkowi całego narodu w obronie, pamiętajmy, Rosjanie przecież się rzekomo bronią przeciwko atakowi ze strony NATO i Ukrainy. Więc tutaj jakby koncentracja idzie na to, żeby Rosjanie się jednoczyli, konsolidowali wokół armii, wokół silnego przywódcy, na jakiego pozycjonowany jest Putin. Więc nie tyle jest budowana nadzieja, że wojna się szybko skończy, lecz nadzieja na to, że jeżeli Rosjanie razem dalej będą podejmować trud obrony przeciwko natowskiemu najeźdźcy, w cudzysłowie oczywiście, to wówczas odniesione zostanie wielkie zwycięstwo. Więc to jest po prostu stymulowanie w społeczeństwie nadal nastrojów prowojennych i stabilizacja sytuacji społeczno-politycznej, gdyż z jednej strony akcentowane jest to, że wojna będzie trwać, ale zakończy się zwycięstwem, ale Rosjanie muszą jeszcze wytrzymać, jeszcze potrzebny jest dalszy wysiłek, więc generalnie jest ta nadzieja, wpompowywana jest ta nadzieja, że wojna skończy się dobrze, ale utrzymywana jest jakby ta konsolidacja, można powiedzieć, nadal Rosjanie stawiają na potrzebę konsolidowania społeczeństwa i zmuszania społeczeństwa do dalszego wysiłku wojennego. Na tyle wysiłku wojennego, że spodziewana jest kolejna mobilizacja. Dało się tego typu sygnały wyczytać z rosyjskiej infosfery? Tutaj warto odnieść się najpierw do ogólnej specyfiki rosyjskiej mobilizacji, gdyż pamiętajmy, że to nie jest tak, że Rosjanie zgodnie z planem, pięknie w odpowiednim, przygotowanym, są świetnie przygotowani do mobilizacji i pięknie realizują swoje założenia. Mobilizacja rosyjska jest mobilizacją chaotyczną. To, co wcześniej nazywano tak zwaną częściową mobilizacją, oczywiście tu były realizowane pewne założenia, ale pewne założenia strategiczne, ale generalnie poważnym elementem tej mobilizacji było coś na kształt, można powiedzieć, losowego, wybiórczego poboru obywateli. Coś, co można by było nazwać pewnego rodzaju, nawet można powiedzieć, ulicznymi łapankami. Więc pamiętajmy, że to, co mamy teraz do czynienia, to, co teraz jest mobilizacją, ta mobilizacja, która trwa teraz w Rosji, ona po prostu będzie kontynuowana. To nie jest tak, że Rosjanie nagle przejdą do kolejnego etapu i z momentu na moment Rosjanie pozyskają ogromną ilość poborowych. Nie, to będzie ciągle trwająca chronicznie mobilizacja, gdzie będą mobilizowani do armii kolejni obywatele z różnych segmentów, z różnych gałęzi przemysłu. To będzie chronicznie trwający proces, który będzie sprowadzał się do tego, że na front będą po prostu trafiać w formie, można powiedzieć, kroplówki, tak, do doraźnie spływać kolejne osoby, które będą wzmacniać, którymi będą łatane luki na froncie, więc tutaj nie obawiałbym się nagle jakiejś gwałtownej odmiany sytuacji na froncie. Po prostu Rosjanie będą dalej kontynuować tą mobilizację w takim stanie, jak ona jest obecnie prowadzona, aby uzupełniać straty i przygotowywać się do potencjalnej ofensywy na jednym z wybranych kierunków.
panie doktorze, a na ile właśnie ta ofensywa, bo mówi się, że gdzieś tam Rosjanie szkolą te nowe jednostki, że one gdzieś za Uralem są szykowane, padło gdzieś takie zapewnienie, że mamy tą drugą armię, która dokończy, mówiąc kolokwialnie, dokończy robotę, której nie udało się wykonać w roku ubiegłym. Tego rodzaju przekazy po pierwsze mogą stanowić wyłącznie formę budowy nacisku, formę po prostu, mówiąc wprost, element działań psychologicznych, więc tutaj raczej oczywiście nie należy nie doceniać przeciwnika, ale nie należy za bardzo przywiązywać uwagi do tego rodzaju komunikatów, ale oczywiście Rosjanie przygotowują się też do tego, aby pozyskać zdolność do przełamania sytuacji na froncie. Czy im się to uda zrobić, jest to wątpliwe, ale możemy, nadal warto, można powiedzieć, nie warto ignorować ryzyka, zgodnie z którym Rosjanie mogą zaatakować ze terytorium Białorusi. Tutaj mimo wszystko nadal rozważałbym wariant, w którym Rosjanie zaatakują czy to w stronę Kijowa, czy właśnie bardziej na zachodzie Ukrainy. Tutaj Rosjanie mogą zaatakować tymi siłami, ale najpierw te siły musiałyby tam zostać zgromadzone w odpowiedniej ilości, przerzucone, czego nie uda się dokonać bez w taki sposób, byśmy tego nie dostrzegli. Rosjanie jednak przede wszystkim na dany moment, jeżeli przerzucą swoje jednostki, to aby dokonać pewnego wyłomu na jednym z odcinków na froncie wschodnim. I tutaj raczej mamy do czynienia z działaniem, które mimo wszystko będą mieć małą skalę i będzie chodziło o zajęcie jednej czy też dwóch kluczowych miejscowości przełamania frontu w punktach, w których walki toczą się cały czas, na przykład okolice tak Bachmutu. Tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby Rosjanie nagle byli w stanie dokonać jakiegoś gwałtownego, ogromnego przełomu, który odmieni sytuację na froncie, czy też odmieni całą wojnę. Jest to raczej mimo wszystko mało prawdopodobne, choć tak jak mówię, nie można ignorować ryzyka, w którym Rosjanie zaatakują z terytorium Białorusi. To już na koniec pytanie o Polskę. Czy polskie wątki pojawiły się przy okazji świętowania Nowego Roku, różnych wypowiedzi, analiz, które dawali i eksperci rosyjscy, i politycy? Oczywiście nie ma praktycznie dnia, aby Rosjanie nie wspominali o Polsce i tutaj albo z jednej strony jesteśmy kreowani na wszechpotężne imperium, które stanowi dla Rosji, Białorusi i Ukrainy zagrożenie i ten wątek pojawił się, między innymi właśnie w okresie noworocznym. Oczywiście wątek tak zwanych polskich najemników, tysięcy polskich najemników, którzy mają walczyć na Donbasie i nie tylko na Donbasie, mają walczyć na Ukrainie. Ten wątek oczywiście ciągle się przejawia. Czasem Rosjanie wspominają też o tym, że oczywiście w mniejszym stopniu, ale wątek ten się przejawia, o Polsce, o polskiej armii jako armii rozbrojonej, gdyż cały nasz sprzęt mieliśmy już przekazać Ukrainie. Tak komentowano na przykład wczorajszy komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczący zakupu 70 tysięcy karabinków Grot. W ten sposób objaśniają, to znaczy, że Polacy kupują karabinki, 70 tysięcy karabinków, gdyż ich armia jest rozbrojona, wszystko rzekomo przekazali Ukrainie. Więc tutaj jest pewnego rodzaju brak logiki. Z jednej strony Rosjanie twierdzą, że jesteśmy wszechpotężnym imperium, a nasza armia lada dzień zaatakuje, a z drugiej strony przejawia się ten wątek, w którym właśnie polska armia jest rozbrojona, gdyż wszystko, co tylko mieliśmy, przekazaliśmy Ukrainie. I ten wątek często z kolei przejawia się w polskiej infosferze, to znaczy tutaj nasze polskie prorosyjskie ośrodki wpływu często właśnie lubują ten przekaz, że cały nasz budżet, wszystkie nasze pieniądze polskiego podatnika, broń polskiego żołnierza, wszystko przekazaliśmy Ukrainie, tak rzekomo to, po pierwsze rzekomo wszystko przekazaliśmy Ukrainie, a po drugie rzekomo wsparcie udzielane Ukrainie jest rzeczą bezsensowną, gdyż warto lepiej z Rosją się porozumieć, rzekomo jest to możliwe i to ma zapewnić Polsce rzekomo właśnie bezpieczeństwo. Takie wątki najczęściej przejawiają się. A z drugiej strony wśród tych bardzo sławnych, bo kompletnie nieprawdopodobnych przewidywań Dmitra Miedwiediewa pojawił się także element, że Polska ma zająć zachód Ukrainy, chociaż chyba nie na długo, bo zaraz potem mamy ulec rozpadowi w wyniku rozbiorów, więc... Tak, to jest właśnie jeden z takich klasycznych wątków, on się pojawia praktycznie co miesiąc, on zawsze jest. Co dwa tygodnie bardzo często się przejawia. Wcześniej tego rodzaju wątki tutaj szef Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej Naryszkin wcześniej właśnie lobbował, później tego rodzaju przekazy wziął na siebie lobbowanie tych przekazów w największym stopniu
patrzę na siebie Miedwiediew. To nie jest nic nowego, to oczywiście często się pojawia. A sam wątek czwartego rozbioru Polski, to ten wątek podchwycili Rosjanie bezpośrednio z polskiego, można powiedzieć, z rosyjskiego ośrodka wpływu, który działa w polskiej infosferze, to znaczy z takiego portalu Myśl Polska. Tutaj staram się u siebie właśnie na Twitterze te wątki w miarę na bieżąco publikować, te narracje. Ten akurat portal bardzo często staje się, jest, można powiedzieć, jeden z kluczowych elementów oddziaływania Rosjan na polskie społeczeństwo i bardzo często Rosjanie sami czerpią z wytworów tego środowiska, często czerpią właśnie narracje na potrzeby swojego rynku wewnętrznego. Więc tu ten wątek się pojawia i na pewno będzie się jeszcze w przyszłości pojawiał. Powiedział dla Radia Wnet pan doktor Michał Marek, prezes Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo również. I do usłyszenia. A my za chwilę zajmiemy się gospodarką, ale najpierw odrobinę muzyki.